Halo, dzień dobry. Witajcie kolejnego dnia. Zmachałam się po tych schodach. My dzisiejszy dzień rozpoczęliśmy od basenu. Poranne kąpanko. Poranne pływanko w basenie. Dzień dobry. No więc wracam do mojej pogadanki, ale już przebrana, bo czas goni, a my dzisiaj jedziemy do Bałczyku, to jest tam pierdolnik mojego dziecka, jedziemy do Bałczyku kupić jakieś prezenty, kupić jakieś pamiątki, a kto tam jeszcze nie kupił, jakieś może zakupy na drogę, bo dzisiaj jesteśmy ostatni dzień, nasz ostatni dzień w Bułgarii i dzisiaj wieczorem też trzeba będzie się spakować, także ja już jestem prawie że chora. Ja już jestem chora na to pakowanie, ale mam pewien plan. Po prostu wszystko zwinę w kłębek i wrzucę do mojej walizki. Nie będę nic absolutnie sortowała, nie będę nic rolowała. Zapominam po prostu o takich rzeczach, żeby się spakować. Najważniejsze to, żeby nie zapomnieć niczego, żeby zebrać te wszystkie popierdółki, które tutaj zostały powyciągane, które zostały poroznoszone po całym domu, więc dzisiaj będzie pakowanie. Dzisiaj też robimy obiadek dla wszystkich. Przywieźliśmy ze sobą 4 słoiki naszych ukochanych bitek, więc zapraszamy wszystkich, zaprosiliśmy wszystkich na biteczki, więc dzisiaj będą biteczki, wspólny obiadek, wieczorkiem może jeszcze jakiś grillek, żeby skorzystać, żeby po prostu sobie pochillować po tych strasznych męczarniach pakowania. No i wyjeżdżamy z samego rana, mamy w planie wyjechać o 8:00, zobaczymy jak to będzie, a dzisiaj oczywiście zabieram was ze sobą. Jak to zwykle mówiłam, byliśmy na baseniku, pierwsze promienie słoneczne złapaliśmy, ja troszeczkę jestem taka zawiedziona, że się za mało opaliłam. Za mało się opaliłam i dzisiaj sobie załadowałam 20 na ramiona, tutaj na dekolt. Weszłam do basenu dosłownie na 15-20 minut i już widzę, że jakiś kolorek przybrałam, ale to oczywiście będzie widać wieczorem. Więc miałam 15 i 20 z bielędy. Nie mam ich tu przy sobie, ale jak tylko je dorwę, one po prostu gdzieś tam krążą po całym domu. Więc troszeczkę się popalaliśmy, troszeczkę się pochillowaliśmy, ochłodziliśmy. No i lecimy. Rzuciłyśmy się na zakupki. Pierwsze zakupy poczynione. Przyprawy i mydełka różane. I dawaj to Piotrek. I ubranko dla mojego Kacperka. Z taką czapką marynarską. Ale to jeszcze nie koniec. Idziemy dalej buszować po straganach. Co tam masz? Chałwę słonecznikową. Takie dziwne coś. W konserwie. I takie olejki. Skieśniona z mnie.
trafiliśmy do kosmetycznego raju, do sklepu Rose of Bulgaria, ale w tym sklepie są nie tylko różane kosmetyki, ale jest ich tu naprawdę bardzo, bardzo dużo, ale również możecie znaleźć wino, przyprawy. Jeżeli szukacie takiego sklepu z rzeczami, które chcielibyście kupić gdzieś po prostu komuś na prezent, to kupicie tu i wino, i przyprawy, i herbatę różaną, i sok, i słodycze, wszystko, także bardzo wam polecam, by się kupiliśmy. Thank you. Magdalena, no weźmiesz to sama? Tak. Kupiliśmy. Kreszką i kreszką. No nie wiem, czy tak po spodu to wiesz. Nie wezmę. Dobra, ja zabiorę. Trzymaj. Mówię właśnie o tym sklepie, który tam macie z tyłu, Roses of Bulgaria. No po prostu istne szaleństwo i ceny bardzo przystępne, przystępniejsze niż na targu. No i większy wybór, no i płatność kartą przede wszystkim. O, proszę bardzo, dzisiaj się tymi filtrami smarowałam, 20, 15, 15 wjechała na nogi. A 20 wjechała właśnie na tutaj na dekolt, także 15 minut na słońcu i wystarczy, żeby się po prostu zczaskać. Odchodzi wielkie pakowanie, upychanie. Bo oczywiście zakupy, bo oczywiście jakieś jedzonko, przekąchy. Proszę, o, syn pokazuje swoje tutaj suweniry. Bryloczek. My tu dzisiaj nie mamy, ale już jest dobrze, bo tam stoi już zapakowana torba. Więc jest nieźle, jest nieźle. Ja kosmetyki też już ogarnęłam, to jest na jutro, nie? Więc spoko. Spoko. To była nasza szafa. Dopiero co układałam. I tyle. I tyle. I trzeba z powrotem spakować wszystko. Już coraz mniej tych walizek, coraz mniej tych toreb. Upychamy wszystko. Ale muszę wam powiedzieć, że o wiele lepiej... O, cześć. Cześć, cześć, cześć. O wiele lepiej nam się sprawdza ta walizka. Czarna walizka, taka właśnie materiałowa, niż ta plastikowa. Po prostu naciągnie się, ma tak jakby powiększenie o drugi zamek, więc wszystko jest w porządku. O, tutaj siatki, oczywiście brudy, wszystko jest.
Się skończyło na wyjeździe. Skończył się ten surferski tonik do włosów, gdyż wylał mi się w walizce kosz. Wykończyliśmy balełkę, żel do mycia ciała. Wypuściłbym to już szybki. Bielenda, płyn micelarny. Te trzy rzeczy wykończyłam i wyrzucam je do kosza.